No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym poranniku na moim kanale z gierki Last Epoch. Dokładnie tak, nie inaczej ludziska, i w tym filmie wytłumaczę wam na tym screenie rzecz bardzo ważną, istotną, najważniejszą rzecz, czyli na czym polegają rezisty oraz pancerz, innymi słowy o żywotności postaci naszej, naszego buildu. Otóż, po pierwsze zacznę od rezistów. Tak, tutaj mamy rezisty. Mamy ogień, błyski, zimno, fizyczne. I teraz tak, najważniejsze to jest fizyczne. Pamiętajcie, fizyczne resy to są najważniejsze resy w grze, ponieważ najwięcej mobków właśnie bije nas fizykalem. Gdy już mamy to zakodowane, że to jest najważniejszy fizykal, ten pośrodku, to teraz tak, wytłumaczę wam, jak polegają rezisty i dlaczego warto mieć wszystkie wykapowane. Otóż w Last Epoch jest tak to działa, że na przykład macie różne area levele, prawda? Na mapie, jak się gdzieś teleportujecie lub w prawym górnym rogu, macie zawsze napisane, jaki jest area level. I jeżeli na przykład area level, nie wiem, dla przykładu powiem, że jest, nie wiem, 52, to oznacza, że mobki na tej mapie mają 52% penetracji naszych resistów, czyli wtedy fajnie byłoby mieć 52% naszych resów, wtedy mamy pewność, że będziemy otrzymywać normalne obrażenia. Maksymalna ilość odporności to 75, tak samo jak i maksymalna ilość penetracji naszych odporności przez mobów również wynosi 75. Więc jeżeli mamy wymaksowane wszystkie resy na 75, mamy pewność, że dostaniemy normalne obrażenia bez żadnych dodatkowych obrażeń poprzez penetrację, prawda? Bo jeżeli mamy obniżone, jesteśmy na przykład na area level 100 i nie mamy 75 resów, no to mobki biją nam więcej HP niż powinni. Więc resy są bardzo istotne w tej grze, nie są najważniejsze. Warto mieć wszystkie na minimum 50%, to na bank, wszystkie na 50% to jest absolutny mus. No i fizyczne to jest najważniejsze, tak? Ja zawsze maksuję sobie przede wszystkim żywioły oraz fizyczne, bo to dla mnie są czwórka najważniejszych rezistów. Idąc dalej, teraz idziemy do obrony, czyli do pancerza, jeżeli chodzi o dodatkową obronę, czyli pancerz, armor, innymi słowy. To jest druga najważniejsza statystyka defensywna naszej postaci, ponieważ pancerz jakby daje nam warstwę jakby wszystkich, jakby to jest ogólnie... Cała obrona postaci skupia się na pancerzu. Pancerz jest najważniejszy w grze, ważniejszy moim zdaniem nawet niż resy, jeżeli chodzi o pewne kwestie, ponieważ pancerz też nam obniża otrzymywane przez nas jakby obrażenia tutaj poprzez na przykład rezysty. Na przykład pancerz też nam może częściowo obniżyć ten otrzymywaną penetrację poprzez na przykład ogień czy zimno. Prawda? I dlatego pancerz jest niemiłosiernie ważny, ponieważ gdy bijemy się z mobkami, mamy wymaksowane powiedzmy, albo nie mamy wymaksowanych na przykład resów i mobki nam biją więcej niż powinni, to biją nam i tak mniej przez dużą ilość pancerza. Pamiętajcie, pancerz jest bardzo ważny w tej grze i to jest najważniejsza statystyka defensywna w tej grze. To działa pancerz, jak i odporności działają zupełnie inaczej niż w takich grach jak PoE czy Diablo 2. Tutaj nie trzeba mieć absolutnie wymaksowanych wszystkich na 75% resów. Ważne jest, żeby mieć jak najwięcej pancerza. Obowiązkiem jest mieć minimum te 50% wszędzie odporności. Fizyczne pamiętajcie, że musicie mieć na 75, bo to jest absolutny mus. I pancerz to jest najważniejsza statystyka defensywna, ponieważ ona nawarstwia się jakby na samą górę na wszystkie wszelakie obrażenia, jak dostajemy, czyli od ognia, od błyskawic, od zimna, od fizycznych, od zatrucia. Jak mobki zbiją nam do zera wszystkie odporności, to wtedy dostajemy właśnie wtedy nasz pancerz zaczyna działać, tak? I wtedy pancerz jakby absorbuje, nie absorbuje, tylko wiecie, no, obniża damage, jaki dostajemy, a jaki dostać powinniśmy, prawda? Więc pancerz jest absolutnie ważny, tak od 3500 mniej więcej w górę warto go mieć, tak mi się wydaje. I to by było ludziska na tyle, jeżeli chodzi o ten film. To jest a propos przeżywalności, ponieważ dużo ludzi ma z tym problem. Ja sam miałem bardzo często problem właśnie z przeżywalnością w Last Epochu i żadnych poradników nie oglądam na ten temat co do rezystów i pancerza. Wyciągam to przede wszystkim z własnego gameplaya i z własnych błędów, tak? Wyciągam wnioski po własnych błędach i zauważyłem, że resy mają znaczenie.
Są ludzie, którzy mówią, że resy totalnie żadnego znaczenia nie mają i absolutnie się z tym nie zgadzam, ponieważ resy są bardzo ważne w tej grze, ale armor jest ważniejszy. Co nie oznacza, że mamy zaniedbywać resy, ponieważ 50% na każdy res to jest absolutne minimum, a moim zdaniem pierwsza czwórka, czyli żywioły i fizyczne, to jest absolutne minimum na 75%. I pancerz jak najwięcej, pamiętajcie, im więcej w pancerz, tym lepiej. Możecie olać osłonę, możecie olać blok, skuteczność bloku, unik. Wszystko możecie olać. Skupić się na rezystach i pancerzu i zaufajcie mi, że wasza postać będzie miała o wiele więcej przeżywalności. A ja się z wami żegnam, tak więc mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy pomogłem, czy nie pomogłem. I cóż, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu, czy też odcinka na moim kanale Uliska. Chaos!